Cześć, mówi do ciebie Rafał Grabiański z portalu Urania. Słuchasz podcastu Kosmiczne Rozmowy, w którym co tydzień omawiamy najciekawsze historie związane z eksploracją kosmosu. W tej audycji dowiesz się, jak wiele interesujących rzeczy dzieje się w polskim i zagranicznym sektorze kosmicznym. I jak kosmos wpływa na Twoje życie. Urania. Kosmiczne Rozmowy. Powrót człowieka na Księżyc jest już naprawdę blisko. NASA chce wykonać pierwszy załogowy oblot srebrnego globu w ramach programu Artemis już w 2023 roku. Rok później NASA zamierza wylądować z parą astronautów na jego powierzchni. Zanim te dwie misje nastąpią, potrzeba jeszcze wykonać jeden krok. Wykonać bezzałogową misję testową, która sprawdzi Nową rakietę NASA, potężną Space Launch System, czyli SLS, i statek załogowy Orion, w po polsku możemy mówić Orion, który przeznaczony jest do dalekiej załogowej eksploracji. W misji Artemis 1, która być może nastąpi jeszcze w tym roku, chociaż bardziej prawdopodobne, że będzie to w 2022 roku. W misji tej statek Orion wejdzie na orbitę wokół Księżyca i wykona bardzo podobne manewry, które dwa lata później powtórzy również Statek Orion, ale tym, tym razem wypełniony ludźmi. Dziś opowiem właśnie o tej pierwszej misji o misji Artemis 1. I tak jak wspomniałem, NASA nadal twierdzi, że jej start nastąpi w listopadzie 2021 roku. Różne źródła raczej poddają to w wątpliwość w tej chwili i sugerują bardziej prawdopodobny termin luty lub marzec 2022. Nadal, nadal, jeżeli przyjmiemy ten pesymistyczny albo można powiedzieć bardziej realistyczny scenariusz, czyli lot misji Artemis 1 w marcu 2022 roku, to już licząc, pozostał nam niecały rok do tej daty. Warto więc wiedzieć, jak przypiekają przygotowania do tej misji, jak będzie ona w zasadzie wyglądała i co wchodzi w jej skład. Zapraszam do słuchania. Urania Kosmiczne Rozmowy. Artemis to nowy program NASA, którego celem jest powrót człowieka na powierzchnię Księżyca, a w dalszej perspektywie zbudowanie tam stałej naziemnej bazy. Artemis ma być też fazą przygotowawczą przed pierwszą wyprawą człowieka na Marsa. W ramach tego programu NASA współpracuje z innymi agencjami, z agencjami z innych państw i partnerami prywatnymi. Pierwsza misja programu Artemis ma zostać przeprowadzona, tak jak już wspomniałem we wstępie, jeszcze w tym roku, choć wiele wskazuje na to, że jednak opóźni się do 2022. Już w 2024 roku NASA chce jednak wykonać pierwsze załogowe lądowanie na powierzchni Księżyca. Będzie to misja Artemis 3. I teraz, co nasa mówi, że program Artemis wykona? Przede wszystkim zostaną zademonstrowane nowe technologie i możliwości, które nie były w dyspozycji agencji, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej w latach programu Apollo w końcówce lat 60. i początku lat 70. Stany Zjednoczone chcą oczywiście tak patriotycznie umocnić rolę lidera i taką strategiczną obecność na Księżycu, swoją podkreślić, i jest to o tyle ważne, że na ten Księżyc pokają już inne państwa, i przede wszystkim mam tu na myśli Chińczyków. Chiny rozwijają swój własny program na początek, teraz bezzałogowej eksploracji Księżyca, ale właśnie budują w tej chwili stację załogową. Załogową, pierwszą swoją stację załogową na orbicie wokół Ziemi i nie ukrywają, że dalsze lata to będzie to będą też loty załogowe na księżyc. W, w ramach programu Artemis oczywiście ma powstać wiele technologii, których Stany Zjednoczone i, i cały świat będzie używał w przyszłości tutaj na naszej planecie. Również Nasa podkreśla, że tym razem... Będzie kładła większy nacisk na współpracę komercyjną, czyli na tą konkurencyjność. Tym śladem takiej współpracy jest choćby to, że kontrakt na budowę załogowych lądowników księżycowych został przeprowadzony w ramach konkursu, w którym mogły uczestniczyć różne podmioty prywatne, i z tych podmiotów prywatnych miała zostać wybrana firma, która zbuduje te pierwsze lądowniki księżycowe. Tą firmą okazało się być SpaceX. O czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, do którego zapraszam. Program Artemis ma też zainspirować nową generację, nowe pokolenie ludzi do w karier w dziedzinach ścisłych, w dziedzinach technicznych, które bardzo potrzebne są gospodarce. Jeżeli byśmy mieli tak spojrzeć z punktu widzenia architektonicznego na program Artemis i powiedzieć co potrzebne jest do jego wykonania no to przychodzą nam do głowy przychodzi nam do głowy kilka komponentów przede wszystkim rakieta i tą rakietą która ma być tym yy, yy, Pociągiem napędowym programu Artemis jest superciężka rakieta Space Launch System. O niej za chwilę w troszkę większych szczegółach. Oprócz rakiety potrzebny jest też statek i statkiem załogowym programu Artemis będzie statek Orion czy też jak już wcześniej powiedziałem po polsku Orion. Oprócz tego NASA chce zbudować z międzynarodowymi partnerami stację wokół księżycową, do której będą dokowały załogi właśnie w statku Orion. Ta stacja Gateway jest w budowie, pierwsze elementy właśnie powstają i ona będzie takim można powiedzieć stacją przesiadkową przed misjami na powierzchnię księżyca. Bardzo ważnym elementem jest też lądownik księżycowy, załogowy lądownik, który zabierze załogę ze statku Orion czy ze stacji Gateway na powierzchnię Księżyca i potem w drodze z powrotem do stacji Gateway lub do statku Orion, żeby wrócić na Ziemię. No oprócz tego dochodzą skafandry kosmiczne, cała infrastruktura, zarówno naziemna, jak i te narzędzia, które będą potrzebne, by te misje powierzchniowe prowadzić. Łatwo można też zapomnieć o innych inicjatywach NASA, które są podejmowane w ramach programu Artemis lub gdzieś z boku programu Artemis. Jedną z takich inicjatyw jest program komercyjnych lądowników bezzałogowych, takich lądowników, które mają sprowadzić na powierzchnię Księżyca eksperymenty naukowe i technologiczne do, do przygotowań, do właśnie takich misji załogowych. I w, w ramach tego programu parę firm wygrało kontrolę kontrakty na budowę tych lądowników i różni wykonawcy, różne instytuty, uczelnie wygrywa, wygrały kontrakty na budowę ładunków użytecznych, które będą na tych lądownikach zabierane. W tej chwili pierwsza taka misja lądownika, komercyjnego lądownika księżycowego planowana jest jeszcze na końcówkę 2021 roku. Urania, kosmiczne rozmowy. Powiedzmy teraz, pomówmy chwilę o rakiecie Space Launch System, czyli SLS. Można powiedzieć, że to jednorazowa przeróbka amerykańskich wahadłowców kosmicznych. NASA ogłosiła jej budowę w 2011 roku, czyli mniej więcej 10 lat temu. Program rakiety SLS powstał po anulowaniu przez administrację Baracka Obamy programu Constellation. W ramach programu Constellation miało być zbudowanych kilka różnych rakiet do różnych celów. Do celów załogowych, towarowych, misji, na przykład do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i takich większych rakiet do lotów w kierunku Księżyca. W ramach tego projektu miały powstać na przykład rakiety RS-1, RS-5, które również miały korzystać z komponentów rozwiniętych przy okazji budowy wahadłowców kosmicznych. Prototyp rakiety RS-1 wykonał jeden lot testowy w 2009 roku i na tym w zasadzie ten program się zakończył. Wszystko inne pozostało na deskach kreślarskich, e, nigdy nie miało żadnych e, swoich lotów. Space Launch System ma być taką flagową rakietą NASA, ma stanowić główny środek przenoszenia ładunku i załogi w misjach poza bliskie otoczenie Ziemi, czyli początkowo w misjach w kierunku Księżyca. W najbliższych latach rakieta ta będzie wykorzystywana do załogowych lotów programu Artemis. W kolejnej dekadzie, choć tak daleko ciężko w tej chwili przewidywać, rakieta ta miałaby stać się środkiem transportu do misji w kierunku Marsa. SLS jako rakieta ma ewoluować. Jej kolejne wersje mają mieć coraz większy udźwig i pozwalać na wykonanie coraz bardziej skomplikowanych misji. Dziś skupimy się na pierwszej wersji tego systemu, czyli tej wersji, która w rzeczywistości powstaje. Jest to wersja Block 1. Jest to początkowa konfiguracja, która będzie wykorzystywana właśnie do pierwszych misji programu Artemis. I teraz jeżeli mielibyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze tę rakietę, może nie na czynniki pierwsze, ale na takie najważniejsze komponenty, no to głównym komponentem rakiety SLS jest główny człon, czyli core stage. Jest to dolny stopień, który jest odpalany na wyrzutni startowej i napędza rakietę w początkowej fazie lotu. Główny człon zasilany jest przez cztery silniki RS-25D, które spalają mieszankę ciekłego tlenu i ciekłego wodoru. Nazwa tych silników, czyli RS25, no z, tam, z tym literką D, może brzmieć Wam znajomo. To są dokładnie te silniki, które napędzały wahadłowce kosmiczne, no, może z nieco przerobioną elektroniką. Wahadłowce jednak wracały na Ziemię z tymi silnikami, i te silniki były wielokrotnie wykorzystywane. W przypadku rakiety SRS. Główny człon po wykonanej pracy oddziela się od reszty rakiety i spada, roztrzaskując się w oceanie, tym samym tracąc te silniki. Jest to dosyć kontrowersyjne. O tym rozmawialiśmy choćby z Kubą Hajkusiem w jednym z odcinków kosmicznych rozmów w ubiegłym sezonie. Te silniki w kolejnych iteracjach mają być te już produkowane, bo w tej chwili używamy dosłownie silników z wachowców. Pierwsza misja programu Artemis wykorzystują silniki, które latały w promach kosmicznych, które rzeczywiście były wielokrotnie wykorzystywane. Fakt, są tam elementy wyprodukowane, nowe i jest właśnie nowa Awionika. Ale większość tych elementów tego silnika to są, to są elementy żywcem wyjęte z wahadłowców kosmicznych. W przyszłości jednak, do przyszłych misji Artemis, zbudowane zostaną nowe silniki, i te nowsze silniki będą nieznacznie tańsze od tych przeznaczonych do wielokrotnego użytku. Będą zastosowane nowe techniki produkcyjne, no i będą produkowane bardziej z myślą o tym, że nie muszą być ponownie wykorzystywane. Ich koszt troszeczkę zmaleje, ale nadal jest on dosyć wysoki, jak porównamy sobie konkurencję choćby w postaci firmy SpaceX. Mamy więc ten główny człon. Główny człon buduje firma Boeing. Awionikę do tego stopnia, czyli całą tą elektronikę, która steruje rakietą podczas lotu, przygotowuje ośrodek NASA Marshall Space Flight Center. Sama konstrukcja głównego członu przypomina zbiornik zewnętrzny wahadłowców. Jest to taka charakterystyczna pomarańczowa beczka, którą niósł pod sobą, a w zasadzie to podczas lotu nad sobą wahadłowiec. Mamy więc główny człon, ale w początkowej fazie lotu jego silniki nie odpowiadają za większość ciągu rakiety. Tak naprawdę początkowo prawie całą pracę wykonują boczne rakiety pomocnicze na paliwo stałe. Dwie smukłe, białe rakiety przyczepione do głównego członu. Rakiety SRB to także ewolucja znanego rozwiązania rakiet na paliwo stałe, które rozpędzały wahadłowiec kosmiczny. Są one jednak trochę dłuższe, zamiast czterech mają pięć segmentów paliwowych. Różnic jest oczywiście więcej, bo w przeciwieństwie do wahadłowcowych rakiet, te również nie wracają na spadochronach i nie są odzyskiwane, więc również rozwalają się na tafli oceanu. Można się dzięki temu było pozbyć systemów odzyskiwania, czyli tych spadochronów. No i zastosowano też w tych rakietach nową awionikę. Trochę zmodyfikowano paliwo, które jest tam spalane, czy izolację, która termicznie to wszystko trzyma. Rakiety pomocnicze na paliwo stałe są budowane przez firmę Northrop Grumman. Mamy więc główny człon, mamy więc dwie rakiety boczne, które są też odpalane na samym starcie. No, a na tym głównym członie znajduje się drugi stopień rakiety, czyli w przypadku pierwszej wersji rakiety SLS, czyli wersji Block 1, bo o niej tutaj mówimy, jest to stopień ICPS, czyli Interim Cryogenic Propulsion Stage. ICPS to stopień bazujący na górnych stopniach Delta Cryogenic Second Stage stosowanych w rakietach serii Delta 4. Jest on tylko nieznacznie zmodyfikowany. Jest to również stopień na ciekły tlen i wodór. I jest napędzany pojedynczym silnikiem RL-10. Rakieta SLS w wersji Block 1 będzie dysponowała udźwigiem 95 ton na niską orbitę okołoziemską i 27 ton na lot po trajektorii do księżycowej. I tutaj muszę Wam się przyznać, że te 95 ton brzmi troszeczkę nieprawdopodobnie. Wydaje mi się, że... No tak, teoretycznie, może to są teoretyczne udźwigi. W rzeczywistości nigdy tyle ta rakieta nie będzie dźwigała, bo będzie wykorzystywana do lotów dalszych niż orbita okołoziemska. Te 27 ton to jest wartość, która się powtarza we wszystkich dokumentach. Te 27 ton na trajektorii do Księżycową i to na niej powinniśmy polegać porównując choćby osiągnięcia tej rakiety z innymi rakietami, które wystąpiły w historii, które na przykład wynosiły ludzi na księżyc jest jedna taka rakieta, oczywiście Saturn 5. Urania kosmiczne rozmowy. I teraz rakieta SLS będzie miała pierwszy swój lot. Powiedzieliśmy w listopadzie 2021 albo na początku 2022 roku, zanim ten lot mógł w ogóle nadejść, i, i cała rakieta musiała przejść testy. A w zasadzie nie cała, tylko ten jej najważniejszy komponent, ten główny człon, ten core stage, właśnie. I ten pierwszy egzemplarz głównego członu, pierwszy lotny egzemplarz, przechodził przez cały 2020 rok i kawałek do 2021 test integracyjny. Zwany potocznie, ale też przez agencję NASA Green Run. Zwieńczeniem tej kampanii testowej były odpalenia silników RS25, wszystkich czterech silników w członie w symulowanym czasie misji ponad, 50, przepraszam, ponad 500 sekund. I tak, pierwsze odpalenie nastąpiło 16 stycznia 2021 roku. Ale z powodu problemów zostało przerwane po 67 sekundach. W styczniu jeszcze zapadła decyzja o konieczności powtórzenia tego testu, i ten test powtórzono w marcu. 18 marca było drugie odpalenie, i to drugie odpalenie już przebiegło poprawnie. Główny człon wypełniono. Paliwem. Łącznie objętość tego paliwa to 2,5 miliona litrów ciekłego tlenu i ciekłego wodoru. Do tego potrzeba było sześć specjalnych barek ze zbiornikami. Kiedy stopień został napełniony, wszystkie systemy zostały przygotowane do pracy w kryogenicznych temperaturach, czyli w bardzo niskich temperaturach. I zespół prowadzący test przeprowadził głosowanie za zgodą na odpalenie. Wszystko to to była symulacja odliczania, rzeczywistego odliczania rakiety SLS, które nastąpi podczas pierwszej misji Artemis 1. No i w końcowe odliczanie rozpoczęło się około godziny 21.27 bodajże. Podczas tego czasu już systemy na stopniu i naziemna infrastruktura testowa działały w pełni autonomicznie, symulowały Właśnie te kroki, które nastąpią też w rzeczywistej misji. No i o 21.37 zostały odpalone, uruchomione silniki RS25 po kolei co jakiś czas bardzo krótki, tam ileś kilkaset chyba milisekund. Silnik pierwszy, trzeci, czwarty i na końcu drugi. W momencie tak zwanym T-0 czyli w momencie, kiedy zaczynamy rzeczywisty test, wszystkie cztery silniki zaczęły pracować na właściwym docelowym ciągu. Test przebiegał w ten sposób, że po odpaleniu silników na początku działały one z tym, z tym docelowym ciągiem przez około minutę, potem zostały skręcone do 95% dostępnego ciągu. No i to wszystko, by zasymulować rzeczywisty lot, bo po około minucie rakieta, która leci w atmosferze, ma już tak wysoką prędkość, a atmosfera jest, jest jeszcze dostatecznie gęsta. Że mamy największe przeciążenia aerodynamiczne na strukturę rakiety. Wtedy warto obniżyć ciąg tej rakiety nieznacznie, żeby zmniejszyć te przeciążenia i po prostu nie doprowadzić do jakichś strukturalnych uszkodzeń i wybuchu całego zestawu. Podczas testu nieco ponad minutę po odpaleniu sprawdzane były też systemy wektorowania ciągu. Są to systemy, które służą wychyleniom dysz silników. Te dysze są wychylone po to, by skierować rakietę na odpowiednią trajektorię. I siłowniki wychylały silniki w ustalonych wcześniej pozycjach, kreślących takie małe okręgi. Oczywiście w rzeczywistości ta rakieta nie będzie takich okręgów kreśliła, ale w ramach testów postanowiono wykorzystać takie wzory, które będą... Najlepiej sprawdzały możliwości hydrauliczne tych silników. Potem, 2 minuty 30 sekund po odpaleniu, nadeszła najbardziej krytyczna, można powiedzieć, faza testu. Był to Test Frequency Response Test, w której sprawdzano możliwości wychyleń większe niż będą wykorzystywane w rzeczywistym locie rakiety. Zamiast kręcenia takich małych kółek przez dysze, dysze zaczęły wykonywać odchylenia w dwóch płaszczyznach ze stopniowo rosnącymi częstotliwościami. Coraz szybciej, coraz szybciej, bardzo duże wychylenia. Test ten trwał około 2 minuty. I przebiegły pomyślnie. Gdy minęły 4 minuty odpalenia, wszystkie czynności wykonywane przez silniki potrzebne do certyfikacji projektu przed pierwszym rzeczywistym lotem zostały wykonane. Silniki jednak nie były w tym momencie ręcznie wygaszane, ale inżynierowie chcieli przetestować, czy zostanie prawidłowo wykryte opróżnienie zbiorników paliwowych i silniki zostały wyłączone przez systemy, tak jak będzie to miało miejsce w rzeczywistym locie no i Dalsza praca stopnia też pozwoliła zgromadzić dodatkowe dane dotyczące np. właściwości termodynamicznych, podczas gdy stopień jest właśnie opróżniany z paliwa kryogenicznego. No, to, wszystko, to wszystko było testowane podczas tego testu. Pod sam koniec testu 7 minut 36 sekund od startu nastąpił ostatni planowany test wychyleń silników i tym razem ciąg został zmniejszony do 85% i w takich warunkach po raz kolejny dysze zaczęły wykonywać ruch kreślący niewielkie okręgi. Test Green Run był arcyważny z punktu widzenia całego projektu rakiety SLS, bo zostanie on wykonany tylko raz. Następne egzemplarze rakiety po budowie będą trafiały już na kosmodrom, gdzie będą startowały w kolejnych misjach. To był taki test, który weryfikował cały projekt, no i miał za zadanie dostarczyć dodatkowych danych inżynierom. Teraz kolejne dane testowe będą pozyskiwane w praktyce, podczas rzeczywistych lotów kosmicznych. Jak powiedział Jonathan Luzer, z szef testów napędowych głównego członu w wywiadzie dla portalu Nasa Spaceflight, całe wszystkie warunki testowe zostały spełnione. Cały ten główny człon podczas testów zachowywał się tak, jak przewidywały to modele teoretyczne, komputerowe symulacje, które wcześniej oczywiście poczyniono. No, Jonathan nie ukrywał, że zadziałały w poprawny sposób te systemy hydrauliczne, które odpowiadają za wychylenie dysz silników. Przypomniał, że ten, że ten pierwszy przerwany start, ten, ten test odpalenia w styczniu 2021 roku został przerwany, dlatego że te limity czyli te granice testowe zostały ustalone zbyt konserwatywnie i system sam wyłączył silniki po przekroczeniu pewnych parametrów tego systemu hydraulicznego. W drugim teście już troszeczkę zwiększono te limity i już takiego przerwania nie było. Green Run to nie tylko odpalenie, oczywiście. Jak główny człon trafił w 2020 roku na stanowisko, to czekała go seria ośmiu tak naprawdę dużych testów. Zaczęło się od testów wibracyjnych całej struktury, potem przyszła pandemia, więc trochę opóźnień. Dopiero w czerwcu, stopień został uruchomiony, to znaczy, podłączony można powiedzieć, do prądu, do gniazdka, została odpalona jego elektronika. W międzyczasie były jeszcze huragany, które przerwały co jakiś czas pracy zespołu. Latem stopień przeszedł testy mechaniczne, działania zaworów, hydrauliki. Po tym wszystkim przyszedł czas na pierwsze próbne tankowanie zbiorników bardzo zimnym paliwem, no, a w końcu w 2021 roku nastąpiły te testowe odpalenia. Tak jak wspomniałem, drugi test poszedł świetnie według inżynierów Boeinga. Obuło się bez wycieków, odpalenie trwało tyle ile planowano, aż do prawidłowego wykrycia pustych zbiorników. Jedyna rzecz, która wydaje mi się, że może spędzać sens powiek inżynierów tego stopnia, to zawory wejściowe do silników, które są jakby między zbiornikami paliwowymi a silnikami. Są to tak zwane pre Mamy ich osiem, po dwa dla każdego silnika, jeden na ciekły wodór, a jeden do zbiornika ciekłego tlenu. I te zawory, dwa z nich zablokowały się podczas tej kampanii testowej. Raz się zablokował zawór ciekłego wodoru, raz ciekłego tlenu. Projekt tych zaworów został odziedziczony od wahadłowców, ale nie są to komponenty fizycznie wzięte od nich. Wiele części silników, w zasadzie całe silniki zostały wzięte z wahadłowców, ale te akurat za zawory zostały Wyprodukowane od zera na bazie projektu wiele lat po zakończeniu ich rzeczywistej produkcji na potrzeby programu wahadłowców kosmicznych. Cały czas trwa śledztwo, jakie są przyczyny tej ich, tej ich niefrasobliwości, i nie wiemy jeszcze, jakie akcje zostaną powzięte w tym temacie, czy w ogóle zostaną jakieś powzięte, czy, czy po prostu zdamy się na łód szczęścia, że, że te zawory się nie pozacinają w momencie, gdy najbardziej tego nie chcemy. Urania, kosmiczne rozmowy. A jak teraz wygląda postęp prac nad rakietą, i czy rakieta już powstaje po tych testach? No więc po testowym odpaleniu inżynierowie przystąpili do koniecznych napraw. Potrzeba było wysuszyć te silniki, wysuszyć przewody paliwowe, odbudować ochronę termiczną. Część z, tych, z tej ochrony, z tej izolacji termicznej została naprawiona jeszcze na hamowni rakietowej, a część prac ma zostać wykonana już na terenie kosmodromu na Florydzie. 19 i 20 kwietnia główny człon został zdemontowany ze stanowiska hamowni, no i rozpoczął się jego transport za pomocą specjalnej barki Pegasus w kierunku kosmodromu Kennedy Space Center. Stopień przybył na miejsce 27 kwietnia i już następnego dnia został wyładowany z barki. 29 kwietnia tego roku trafił do budynku pionowej integracji VAB. Jest to ten słynny budynek, gdzie składane były m.in. wahadłowce kosmiczne. Tam stopień przejdzie inspekcję, remonty, a ostatecznie łączenie z pozostałymi komponentami rakiety SLS. Obecnie to jest ym, chwila, kiedy o tym mówię, czyli połowa maja. Główny człon znajduje się w pozycji poziomej, w jednej sekcji budynku. I tam będzie przechodził inspekcję, a wkrótce inżynierowie powinni zamontować, jeżeli już tego nie zrobili, bo może już to zrobili powinni zamontować na nim ładunki wybuchowe systemu Flight Termination System. Jest to taki system bezpieczeństwa, który umożliwia wykonanie detonacji rakiety pilotem, gdyby start nie przebiegł w poprawny sposób, gdyby rakieta zaczęła, nie wiem, zbaczać gdzieś w kierunku terenów zamieszkałych. Zespół przygotowujący rakietę chce też dokonać pewnych napraw izolacji termicznej, zanim nastąpi montaż rakiet bocznych, które zasłonią fragmenty rakiety. W wysokiej sekcji budynku VAB na główny człon czeka już mobilna platforma startowa czyli ta platforma, z której będą startowały rakiety SRS w pierwszej wersji. Na tej platformie zostały już połączone segmenty bocznych rakiet pomocniczych na paliwo stałe. Te pięciosegmentowe rakiety będą dostarczać 75% ciągu całego zestawu podczas startu. I pod koniec kwietnia inżynierowie wykonali tam pomiary laserowe, żeby sprawdzić pozycję punktów montażu głównego członu na tych rakietach, czyli już te przygotowania do montażu trwają. Więc w czerwcu powinniśmy się spodziewać umieszczenia głównego członu między tymi bocznymi rakietami i montażu bocznych rakiet do tego głównego członu. W dalszej kolejności planowany jest montaż na głównym członie drugiego stopnia rakiety, czyli rzeczonego stopnia ICPS. Kiedy ICPS zostanie przytwierdzony do rakiety, na szczycie całego zestawu zostanie umieszczony symulator masy statku Orion, czyli taka wydmuszka, która ma masę taką jak statek Orion, i całość przejdzie wtedy testy strukturalne, takie zintegrowane testy, żeby sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno. W międzyczasie przygotowywany jest oczywiście statek Orion, ale żeby oszczędzić ten czas, no to jest ten symulator masy, żeby tę część tych testów wykonać z symulatorem masy. No potem po, po demontażu symulatora masy przyleci, a w zasadzie no nie przyleci, tylko przyjedzie, bo to on jest w innym budynku po prostu statek Orion i ten rzeczywisty statek Orion zostanie zmontowany na całym systemie i cały zestaw zostanie znowu przetestowany. Potem rakieta SLS wraz ze statkiem Orion zostanie przetransportowana na wyrzutnie SLC-39B, skąd będzie startować i tam odbędzie się próbne odliczanie i próbne tankowanie rakiety. Po tej próbie rakieta wraz ze statkiem na jej szczycie wróci do budynku, z którego wyjechała, by przejść ostatnie testy i już finalne przygotowania do misji Artemis 1. A jak wygląda sytuacja ze statkiem Orion, który jest przeznaczony do bezzałogowego lotu Artemis 1? No, znajduje się on obecnie w innym budynku na terenie Kennedy Space Center. Przeprowadzono już w tym roku tankowania. Dwóch zbiorników amoniakiem. To są zbiorniki aktywnego systemu kontroli termicznej, które odprowadza ciepło z miejsc, które się nagrzewają podczas lotu kosmicznego. W kwietniu zaczęło się też tankowanie statku Orion paliwami tych silników modułu serwisowego. Czyli budowanego w Europie modułu serwisowego. Na początek używane są do tego, tankowane są zestawy małych silników zewnętrznych, które kontrolują orientację. No i też ten główny silnik manewrowy OMS. Następnie powinny zostać zatankowane silniki reakcyjne systemu orientacji samej kapsuły Orion. Czyli tu mówimy o tankowaniu modułu serwisowego, ale sama kapsuła też ma swoje silniki kontroli orientacji, które też powinny zostać zatankowane. Po zatankowaniu statku Orion inżynierowie przejdą do przygotowania górnego stopnia rakiety SLS i człon ten przebywa obecnie bardzo blisko w sąsiedztwie statku Orion. Tam również nastąpi tankowanie silniczków kontroli orientacji. A następnie sam stopień zostanie przetransportowany tam, gdzie jest główny człon, czyli do budynku VAB, i zostanie zamontowany na szczycie właśnie rakiety. Statek Orion w tym czasie przejdzie do budynku, do jeszcze innego budynku, gdzie zostanie zintegrowany najpierw z systemem awaryjnej ucieczki od rakiety, czyli systemem LAS. To jest system, który umożliwia w bezzałogowym locie, oczywiście nie będzie on wykorzystywany do uratowania załogi, ale w kolejnych załogowych lotach system LAS mógłby posłużyć, gdyby coś się bardzo złego działo z rakietą, czy to na stanowisku startowym, czy już podczas lotu, to wtedy ten system odrywa kapsułę. Z astronautami i oddala bezpie na bezpieczną odległość od rakiety. Potem kapsuła awaryjnie ląduje na spadochronach. No więc, za czym statek Orion zostanie zamontowany na, całym, na całej rakiecie, no to musi zostać zintegrowany właśnie z tym systemem, z tą wieżyczką awaryjnej ucieczki. Kosmiczne rozmowy. I przechodzimy już do ostatniego segmentu dzisiejszego podcastu, czyli odpowiedzi na tytułowe pytanie, jak będzie wyglądała misja Artemis 1. Misja Artemis 1, jak przewijało się w czasie całego tego odcinka będzie okazją do debiutu wielu systemów budowanych w zasadzie przez kilkanaście ostatnich lat. Po raz pierwszy wystrzelona zostanie superciężka rakieta Space Launch System. Po raz pierwszy statek Orion zostanie wysłany poza bliskie otoczenie Ziemi od powodzenia tego lotu można powiedzieć, że zależy w zasadzie cały program powrotu człowieka na Księżyc w wykonaniu NASA. Jak będzie wyglądał ten lot, no to już opowiadam. Misja potrwa prawie trzy tygodnie, przynajmniej tak w obecnych założeniach ma ona wyglądać. Rakieta SLS ze statkiem Orion na jej szczycie wystartuje ze stanowiska 39B na kosmodromie NASA Kennedy Space Center na Florydzie. Zestaw rakietowy najpierw wejdzie na orbitę. Na orbicie okołoziemskiej zostanie ze statkiem Orion jedynie górny stopień rakiety SLS, czyli ICPS. W odpowiednim momencie na orbicie, ten właśnie ICPS odpali swój silnik RL-10, by wykonać manewr Translunar Injection, czyli lotu do trajektorii do księżycowej. Za, jego, za pomocą tego, tego stopnia statek Orion zostanie wprowadzony właśnie w lot w kierunku Księżyca. Odpalenie to będzie dosyć długie, bo będzie trwało około 20 minut. Następnie statek Orion oddzieli się od górnego stopnia rakiety, no i dalszy lot będzie kontynuował sam. Kapsuła Orion wraz z europejskim modułem serwisowym, który stanowi taką część napędowo-serwisową całego statku. Właśnie w czasie tego lotu w kierunku Księżyca. Europejski moduł serwisowy będzie wykonywał potrzebne manewry korekcyjne, by dostosować trajektorię i ją, z, zrobić ją jak najdokładniejszą do tego momentu wejścia na orbitę wokół księżyca. I właśnie, gdy Orion znajdzie się już blisko księżyca, odpali na dłużej swój napęd, aby wejść na orbitę. I Początkowo będzie to, znaczy tak, w, w, traje, w tej trajektorii lotu ma to wyglądać w ten sposób, że statek przemknie obok księżyca i w odpowiednim momencie tego bliskiego przelotu odpali silniki, żeby wejść na taką bardzo ciekawą, charakterystyczną, nietypową orbitę, zwaną Distance Retrograde Orbit. Na polski przetłumaczylibyśmy to jako odległa orbita wsteczna. Jest to bardzo szczególny rodzaj orbity, który cechuje się wysoką stabilnością. Statek w praktyce może utrzymywać się na niej przez dziesiątki lat, nie wymagając przy tym dużych nakładów paliwa potrzebnego do utrzymywania swojej pozycji. Badania nad właściwościami tych orbit trwają już od ponad pół wieku. Dzisiaj nie będziemy wgłębiać się w fizykę orbit i szczególnie tej orbity. W mechanice orbitalnej mamy taki znany problem zwany ograniczonym zagadnieniem trzech ciał. Zakłada on, że jak mamy dwa masywne ciała główne, które wzajemnie się orbitują, no to w tym ograniczonym problemie wszystko maksymalnie upraszczamy. Orbitują się one po orbicie kołowej i mamy jakieś trzecie ciało o pomijalnej masie, czyli w tym przypadku tymi dwoma ciałami ciężkimi jest Ziemia i Księżyc, one orbitują wokół siebie. Co prawda, w, w, to jest model uproszczony, w którym uwzględniamy, że one wokół tego swojego własnego środka ciężkości orbitują po orbitach kołowych, tak się jednak nie dzieje. No ale uprośmy sobie to. A bezmasowym ciałem w tym naszym problemie trzech ciał jest statek Orion. I teraz w orbity Ziemi i Księżyca w tym uproszczonym modelu łatwo jest policzyć, ale matematyczny problem pojawia się z naszym statkiem Orion i to jaką on, czy jest rozwiązanie na to, jakie on orbity może może zająć. I wydaje się to w miarę proste, ale okazuje się, że, że w rzeczywistości nie potrafimy stworzyć takiego analitycznego rozwiązania, czyli rozwiązania w postaci zamkniętej. Nie da się matematycznie policzyć funkcji, czy jakiejś całki, która pozwoli nam wstawić orbitę tych dwóch ciężkich ciał i wyliczyć bezpośrednio pozycję tego trzeciego, czyli znając jego prędkość po prostu wiedzieć, jakie te orbity są możliwe. Wykorzystujemy więc komputery, aby po prostu symulować te pozycje i w oparciu o powszechne prawa fizyki, przede wszystkim prawo ciążenia, wyliczamy te orbity z dużą dokładnością. Czyli w skrócie, problem ten jest jakby nierozwiązywalny takim matematycznym aparatem. Nie da się po prostu stworzyć jednej formuły, która po podaniu tych orbit, tych dwóch ciał o jakichś konkretnych masach pozwoli nam wyliczyć orbitę tego trzeciego ciała czyli tego naszego statku kosmicznego no i w, w rzeczywistości oczywiście dochodzi wiele niuansów, które bo nigdy nie jest to tak proste jak to w tym modelu się zakłada że ciała są punktowe, czyli ta masa zgromadzona jest w punkcie że Orion nie ma masy, bo ma masę dochodzą jeszcze inne planety dochodzi Słońce, siły pływowe nierówne pola grawitacyjne no to wszystko powoduje, że ten problem jest obliczeniowo skomplikowany no i rozwiązujemy to w ten sposób, że po prostu wykonujemy bardzo to ciężkie symulacje komputerowe, które pozwalają nam te orbity wliczyć. No ale wracając do tematu, naukowcy wymyślają więc rozwiązania takiego problemu, które mogłyby mieć praktyczne wykorzystanie, czyli szukają takich teoretycznych orbit, które mogłyby właśnie w tym środowisku Ziemia-Księżyc występować. No i oczywiście te orbity, jeżeli je wynajdujemy, no to potem liczymy je właśnie w taki sposób metody numerycznej, czyli takiej metody symulacyjnej. Jedną z takich rodzin orbit to właśnie są orbity DRO, czyli te orbity, odległe orbity wsteczne. Te orbity wykorzystują dwa punkty Lagrange'a, L1, L2 układu Ziemia-Księżyc. I punkty Lagrange'a to w skrócie punkty równowagi grawitacyjnej. L1 znajduje się między księżycem a Ziemią, a L2 za księżycem. I gdyby statek taki hipotetyczny został tam postawiony dokładnie w tych punktach, to jeśli nie byłoby jakichś perturbacji, zostałby tam na stałe. L1 i L2 to są dwa z pięciu punktów Lagrange'a, no i są to punkty niestabilne. Co to znaczy, że są niestabilne? To znaczy, że lekkie odchylenia od, od nich powoduje, że statek zejdzie z tej pozycji równowagi. Można to w fizyce spotkałem się z takim porównaniem, że można porównać punkty stabilne i niestabilne do, do takiej miski i pieczki pingpongowej. W przypadku orbit niestabi punktów niestabilnych mamy sytuację, gdy ta miska jest. Przechylona dnem do góry i stawiamy na tej okrągłej misce na szczycie tą piłeczkę ping -pongową. Jeżeli idealnie ustawimy i nie będziemy tego ruszać, no to mamy tą pozycję zachowaną. Jednak niewielkie wychylenie powoduje, że ta piłeczka nam z tej miski spadnie. Inaczej rzecz ma się, jeżeli mamy pozycję stabilną, czyli równo, pozycję równowagi stabilnej. Tam możemy to porównać do miski leżącej tak normalnie dnem do dołu. No to wtedy, jeżeli postawimy piłeczkę na środku, to jakieś niewielkie odchylenia spowodują, że no, ta piłka odchyli się od tego położenia początkowego, ale po jakimś czasie wróci nam do tej pozycji wyjściowej. Dopiero jakieś bardzo dużo odchylenia spowodują, że wyskoczy w ogóle nam z tej miski. No i tak jest właśnie z tymi punktami Lagrange'a. Punkty L1, L2 to punkty niestabilne, więc lekkie odchylenie od nich powoduje, że statek schodzi z tej pozycji równowagi. Niemniej jednak właśnie taka rodzina orbit umiejętnie utworzona, która wykorzystuje dynamikę tych punktów, sprawia, że cała ta orbita jest stabilna. Taka dosyć magia, ale musicie mi uwierzyć. Wracając do naszego Oriona statek ma spędzić od 6 do 19 dni na takiej orbicie. No, to się sprowadza do tego, że albo będzie na tej orbicie przez pół, albo półtora okresu obiegu. Po tym spędzeniu tego czasu wykonany zostanie manewr zejścia z tej orbity, znowu zbliżenia do Księżyca i podczas tego zbliżenia silnik modułu serwisowego zostanie odpalony po raz kolejny, by skierować się z powrotem na Ziemię. W locie w kierunku naszej planety będą wykonywane jeszcze manewry korekcyjne, by trafić bezpośrednio w atmosferę ziemską, w punkt taki, gdzie chcą tego inżynierowie, planerzy tej misji. I tak po paru tygodniach Orion wyląduje na spadochronach na Oceanie Spokojnym, kończąc ty tym samym misję Artemis 1. Artemis I to będzie bardzo ciekawa misja i misja, która zdecyduje o przyszłości Stanów Zjednoczonych i partnerów międzynarodowych, jak na przykład Europa, w tym wyścigu eksploracji księżyca, załogowej eksploracji księżyca. W zasadzie od powodzenia tego lotu zależy to, czy jeszcze w tej dekadzie uda się Amerykanom wylądować ponownie na powierzchni srebrnego globu. To wszystko w tym odcinku podcastu. Zapraszam tradycyjnie Was do odwiedzenia naszego portalu urania.edu.pl. Tam codziennie najnowsze informacje z badań kosmosu, w tym doniesienia i najnowsze aktualizacje dotyczące stanu przygotowań do misji Artemis 1. W linkach, które są w opisie, czy to na YouTubie, czy w artykule, który towarzyszy, zapowiada ten odcinek podcastu, znajdziecie również artykuł już napisany na temat właśnie testów głównego członu rakiety i trochę więcej szczegółów na temat tych przygotowań do tego pierwszego lotu. Zasubskrybujcie też nasz podcast tam, gdzie go słuchacie. W ten sposób nie przegapicie żadnego odcinka. Kosmiczne rozmowy mają premierę w każdy czwartek. Czasami jest to taki odcinek, w którym po prostu opowiadam jakąś historię związaną z eksploracją kosmosu, a czasem mam jakiegoś gościa, który związany jest albo w sposób dziennikarski, albo w sposób zawodowy z tą branżą kosmiczną czy też naukową. Jak urania jesteśmy też obecni na instagramie, Facebooku i Twitterze. Tam też was, was odsyłam. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Urania. Kosmiczne rozmowy.